Agnieszka Radwańska, zwyciężczynią turnieju WTA w Pekinie. Polka wygrała swój 20. turniej w karierze. Jej przeciwniczką była Brytyjka Joanna Konta. Zwyciężczyni chińskiej imprezy dostanie czek na 1 100 000 dolarów. Przegrana połowę mniej. Radwańska triumfowała w tej imprezie po raz drugi, a w tym roku odniosła już 3. zwycięstwo. W styczniu była najlepsza w chińskim Shenzhen, a w sierpniu w New Haven w Stanach Zjednoczonych. Kolejna odsłona walki o Biały Dom w St. Louis. Dziś druga telewizyjna debata kandydatów na prezydenta USA, Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Debata potrwa 90 minut i odbędzie się w formie spotkania kandydatów z wyborcami, którzy zadają pytania. Na widowni zasiądą wyborcy niezdecydowani. Połowę pytań zadadzą moderatorzy, a połowę widzowie. Taka formuła wymaga wykazania się nie tylko wiedzą i zdolnością argumentowania, lecz także umiejętnością nawiązania kontaktu z widzami. Rosja zablokowała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ francuski projekt rezolucji w sprawie Syrii, który przewidywał natychmiastowe zawieszenie broni w Aleppo i zakończenie nalotów. Głównym powodem rosyjskiego weta był nakaz wstrzymania bombardowań Aleppo. W kolejnym głosowaniu Rada odrzuciła również rosyjską propozycję. W dokumencie nie było mowy o bombardowaniach. Tymczasem wojska rządowe wspierane przez lotnictwo rosyjskie kontynuuje ofensywę w Aleppo w celu odbicia dzielnic opanowanych przez siły opozycji. Nauczyciele przeciwko reformie edukacji w 17 miastach ma jutro protestować około 25 tysięcy osób. ZNP chce wycofania się resortu z planowanej reformy oraz z projektowanej prywatyzacji polskiego szkolnictwa. Podczas protestu nauczyciele przypomną też o zgłaszanym postulacie zwiększenia nakładów na edukację, nie przerzucania kosztów zmian na samorządy terytorialne oraz zwiększenia pensji nauczycieli co najmniej o 10%.